rzeczy. Listopadowa niedziela. Pogoda dopisuje. Kolorowo za oknem, ale jest fajnie. Jadę się kawałek przejechać, bo przyjechał odwiedziny znajomy na tramku wczoraj. Posiedzieliśmy trochę, pobajdurzyliśmy. A propos planów tam na przyszły rok wyjazdowych, mamy dwa pomysły. Ciężko nam się zdecydować, który wybrać. Zobaczymy. Albo pojedziemy do Murmańska, albo do Albanii. Tu lub tu. Taka ciężka decyzja, bo i tu ciągnie. W Albanii wydaje mi się, że będzie lepsza pogoda, znaczy tak będzie cieplej, nie? W Murmańsku to już tam razy mogą być komary. No i wiadomo, że to na północ wtedy, to już zimniej i bardziej deszczowo. Jak jest zimno, to mnie przeszkadza, bo tam deszcz nie padał. No jedyne co nas ogranicza to czas, bo sobie planujemy 2 tygodnie na to. No i Albanię mamy, tak powiem, bliżej, łatwiej, no mniej kilometrów będzie. No i wiadomo, że nie ma granic, tak? Bo ruski biorąc też nie wiemy, nigdy nie byłem. Z cholera wejdę, byśmy tam stali na granicy, może pójdzie w godzinkę, możemy stać tam, nie wiem, parę godzin, więc to się później przekłada już na odległości. Aczkolwiek Rosja cały czas chodzi mi po głowie, na pewno się tam wybiorę, tylko pytanie, czy w przyszłym roku, czy troszkę później. No Albania, z tego co widziałem, jest całkiem kusząca. Tam właśnie vloga sobie przejrzałem, sobie chyba wszystkie te od Versus Traveler, tam daje fajne informacje a propos Albanii, więc pozdrawiam. No ale zobaczymy, no. Albo tu, albo tu. Kurde, nie jeździłem na moto, nie wiem, z miesiąc. Nie no, raz pojechałem do pracy, no nie wiem czy to liczyć, bo to 10 minut w jedną, 10 minut w drugą. To bardziej z tego względu, żeby go przewietrzyć, bo stało z miesiąc też. Też ostatnia pogoda nie rozpieszczała. Chociaż nie było źle, nie wiem, może mniej czasu było, ciężko znaleźć cokolwiek. Chwilę, żeby sobie pojeździć, albo lenistwo po prostu. No. Tak więc sobie lecimy na razie we dwóch. Odprowadzę kawałek Marcina. Później zobaczę, może jeszcze gdzieś tu poszędam po okolicy. Korzystając z pogody i z tego, że pewnie znowu długo nie pojeżdżę. Więc zobaczmy. Afryczka. Kurde, jakby taka zima była jak jest teraz. To się jeszcze była z jesień tak naprawdę, nie wiem. Przełomie jesień, no, to by było super generalnie. Marcin jedzie. Ja jestem z tyłu. Postaram się, ostrożnie tutaj proszę, z moim cackiem. Tak Niemcy zesrał. Co? Ptak, swój ptak kurwa. Wiedział gdzie nasrać. Zamieniliśmy się na chwilę sprzętami. Teraz patrzę co by tu mógł podkręcać. Kierownica rentala zmieniona, jest węższa, ewidentnie czuję, że jest węższa, a więc przez to może mu się gorzej manewruje trochę.
fajnie sobie zrobił ten uchwyt na GPS. Tak jest to. Dobra, co dalej? Bardziej wieje mi w prawą rękę. O, połamany, wiadomo, nie dba. Ale chyba biegi lżej wchodzą i taki, nie wiem, mam dziwne wrażenie, że sprzęgło lepiej pracuje niż u mnie ciężej. O, to beta. Tylny hamulec zapada się głębiej. Kurde, niby dwa takie same motocykle, a jednak są ewidentne różnice. Kierownicę zdecydowanie wolę swoją. Nie ma co się oszukiwać. Nie wiem, może musi płyn zmienić w hamulce. Cholera. Dobra, nieważne, jedziemy. Aha, monetki włączone, wszystko grzeje. Jest węższa! No. Jest węższa i przez to może ci się ciężej manewruje. I hamulec taki masz niższy, nie? No tylni. No jest lepszy w tym. I masz... Ale jest dużo węższa pista. No. Ja się czuję tak jakbym, kurwa, na motorynkę wsiadł tak trochę. No. Kurwa, faktycznie. Jak ktoś planuje założyć sobie kierownicę rentala, to wam odradzam. Chyba, że po prostu jest źle dobrana, nie wiem. A reszta to samo. Są tak samo chujowy. No tak. Dobra, słuchajcie. Żegnam się z tego miejsca z wami. I lewa w górę. Trzymajcie się.